Już była okazja, no to w ostatniej chwili wprowadzano jakieś lockdowny i tak dalej i uziemiali nas po prostu. Także miło, że znów można. Miejmy nadzieję, że jeszcze długo będzie można, bo to różne są plany. Dlatego Martyna i Wiesław Ciecieręga dzisiaj tutaj, proszę Państwa, jesteśmy w pełni zwarci i gotowi, aby z Państwem spędzić ten czas. No i na pewno zaletą, nie wiem, czy wadą, nie, to czasem to trudno, powiem Państwu, wyczuć, czy to jest to, że mamy z Wami taki bezpośredni kontakt, bo zazwyczaj reflektory nam w oczy, że tak powiem, świecą i nie wiemy, kto tam siedzi, a teraz możemy się rozejrzeć i pomachać. Proszę nie ziewać. I wszyscy nam machają i widzą nas, my was widzimy, także jesteśmy razem. I oby ten wieczór był taki też razem, będzie sporo poezji, no czasami takiej, która zmusza do przemyśleń. No ale zaczniemy tym, co jak gdyby jest w tej chwili najważniejsze, jesień, czyli zmiana pory roku. No i to, że my tu jesteśmy, a jako, że bawia się niedaleko, pada jabłko od jabłoni, a jak wiadomo, to jest moja córka, a ja jestem jej tata, o. To nie wiem, które jabłko, od której jabłoni nie dalej spadło, no ale jak gdyby to chyba ja zacząłem całe to. Chyba tak. Tą zabawę ze śpiewaniem poezji, piosenki poetyckiej. No i wcale jej nie zmuszałem, ona to sama łyknęła. Miała 3 lata i już śpiewała, że bałwanki drogą szły. Bałwanków było 3, płakały, narzekały, łzy z oczu ocierały, było o łzach, już była poezja, prawda, w wieku 3 lat. Także, że jak gdyby zostaliśmy tej piosence poetyckiej wierni, nie poszliśmy w inne, bardziej komercyjne rzeczy, bardziej komercyjną muzykę. Trzymamy się tego i staramy się dzielić tymi naszymi wierszami, tymi naszymi piosenkami, które nas fascynują. A zatem będzie jesiennie i o tym, jak to jabłko od tej jabłoni niedaleko spada na dobry początek. Tylko sobie jeszcze tu zmienimy troszeczkę. Tak, o, bo warunki też są rzeczywiście takie fajne. To co, próbujemy? Próbujemy.
I to taki wiersz, który nam towarzyszy od wielu, wielu lat. Wiersz Adama Ziemianina, znanego poety. Ja, proszę Państwa, taki byłem troszeczkę zdziwiony, bo mamy tam miejsce swoje przy wejściu do biblioteki. I tak patrzę, a tam bez przerwy ktoś wchodzi. Przynosi książki, wynosi książki stąd. Prawda, mówię, no fantastyczne, ludzie czytają. Czyli to ma sens, prawda, to co robimy, że śpiewamy wiersze, że szukamy tych wierszy i próbujemy je dalej śpiewać. Czyli literatura jednak nie umarła, choć czasami może się tak wydawać, że rzeczywiście już porzuciliśmy książkę na zawsze i tylko tych korzystamy z tych nowoczesnych środków przekazu. Taka prośba teraz przed kolejną piosenką, tam do pana u góry, aby jednak troszeczkę zwiększyć odsłuch tej gitary Martyny, troszeczkę więcej, tak ciut, a później zobaczymy, jak będzie dalej. Proszę Państwa, to będzie wiersz poety, czeskiego poety, to była jedna z nielicznych moich jeszcze wypraw, jak Martyna była mała, poza granicę, czyli tournée, w Czechach byłem w takiej małej miejscowości przygranicznej, gdzie grałem taki mini koncert, a że wyjeżdżałem do Czech, no to wymyśliłem, że zaśpiewam coś po czesku. No i zaśpiewałem, ale tej piosenki już nie pamiętam po czesku. Natomiast przy tej okazji poznałem czeskiego poetę, który nazywał się Jan Zakradniczek, żył w latach, tam gdzieś chyba zmarł w latach 60., o ile mnie pamięć nie myli w tym momencie. No i rzeczywiście ta poezja do mnie trafiła. Tłumaczenia, jedyne chyba, jakie w Polsce istnieją. Pewnie w bibliotece nie ma tej książki w żadnej, Jana Zakradniczka, bo to było takie wydanie dość, no nie, jedyne w swoim rodzaju. Ale tam znalazłem wiersze, które zapadły mi w pamięć i muszę powiedzieć, że właśnie z wierszy Jana Zakradniczka powstała chyba jedna z najpiękniejszych moich piosenek, którą śpiewam już kilkanaście lat, prawda, i za każdym razem się wzruszam przy niej. Bo myślę o tym poecie, który los jego był bardzo tragiczny, był szykanowany przez władze komunistyczne, później kilka lat przesiedział w więzieniu, w trakcie gdy siedział w więzieniu stracił dwie córki, które się zatruły grzybami. Także dramatyczny los poety, tragiczny, ale te wiersze też bardzo mocno przemawiające. I wiersz Pozdrowienie jest to wiersz napisany właśnie podczas pobytu jego w więzieniu, no za to, że po prostu no tylko pisał wiersze takie, jakie nie pasowały ówczesnej władzy. Także te piosenki zostały we mnie, a szczególnie ta jedna, która nosi tytuł Pozdrowienie. Pomiędzy
Ale ta bardzo smutna historia poety Jana Zachradniczka ma też drugą swoją historię, taką jak gdyby optymistyczną, proszę Państwa, bo jestem pewnie jedynym poetą na całym świecie, który śpiewa wiersze Jana Zachradniczka, prawda? I pewnego pięknego dnia na swoim profilu facebookowym odnalazłem wpis: pozdrawiam bardzo serdecznie, po czesku Jan Zachradniczek. Przeżyłem szok, mówię, czyżby z zagrobu Jan Zachradniczek wysłał do mnie pozdrowienia, gdzieś tam posłuchał pewnie na którymś serwisie internetowym tej piosenki i wysłał mi życzenia, ale jak się później okazało, oczywiście no, wyszło, że to jest jego wnuk. Także nagle jak gdyby pętla czasu gdzieś się zakręciła i zatrzymała w pewnym miejscu z powrotem i teraz jesteśmy tam no, znajomymi, rozmawiamy czasem po czesku, co prawda mnie to za bardzo nie wychodzi, rozmawiamy po czesku i jest to niesamowite przeżycie, prawda, że gdzieś tam to w innym swoim wierszu Jan Zachradniczek, oczy z moich oczu, które dojrzą dalej, takie piękne słowa tam padły, no to są te oczy z oczu Jana Zachradniczka, które widzą dalej i zobaczyły, prawda, że ktoś w Polsce zaśpiewał jego wiersze. A z kolei Martyna, proszę Państwa, to jest taka nauczycielka w szkole języka polskiego, prawda? Nauczy się, 7 godzin dzisiaj miała. I odkryła dla poezji śpiewanej, dla piosenki poetyckiej coś, co mało kto odkrył, no, Władysława Broniewskiego. Wszyscy znamy, prawda, poetę, który nazywa się Władysław Broniewski. Wszyscy uczyliśmy się, bo patrząc na przekrój wiekowy tutaj na naszej widowni, prawie wszyscy uczyliśmy się słynnego wiersza, kiedy przyjdą podpalić dom, prawda, ten, w którym mieszkasz, Polskę. Pewnie byśmy mogli to wszyscy razem teraz wyrecytować od początku do końca, bo ja to pamiętam z piątej czy tam której klasy, z klasy szkoły podstawowej. Po rosyjsku też jeden wiersz pamiętam, o dziwo, z piątej klasy, którego uczyliśmy się, ale to już jest na marginesie. No i odkryła dla poezji śpiewanej Władysława Broniewskiego, bo oprócz tych wierszy pisał naprawdę przepiękne liryki, no, które można śpiewać, mówić i wzruszać się przy nich. Ja też pamiętam taką chwilę swoją z poezją Władysława Broniewskiego, gdzie te klasyczne ciary przeszły od stóp do głów. A zatem zielony wiersz będzie. Zielony wiersz. Fragment wiersza właściwie, to nie cały jest wiersz Władysława Broniewskiego. Siedzieć na...
na jerozolimskim ganku i nic nie rozumieć. No, po jednej stronie byli wrogowie, po drugiej wrogowie, prawda? Wrogowie przeciwko sobie. Próbowali przebiec most, zginęli na tym moście, zastrzeleni przez snajperów. I podobno jak te ich splecione ciała tam nawet 2 czy 3 dni na tym moście leżały. I ta historia tak mną wstrząsnęła. I wtedy usłyszałem piosenkę właśnie Jaromira Nachawicy, która nosi tytuł Sarajewo. I mówię, no, pomyślałem, że to musi być zaśpiewane przez nas. Bo to naprawdę łapie za serce, porusza. Chociaż pewnie nie wiem, czy dla twórcy właśnie ta historia była inspiracją, ale może ktoś z Państwa był w Sarajewie i spotkał się z tym, że tą historię Romea i Julii z Sarajewa wszyscy przewodnicy, którzy po tym mieście oprowadzają, wciąż opowiadają, prowadzą na ich grup i tak dalej, mają wspólny grup gdzieś tam w tym mieście. Także to jest taka smutna historia, no i ta też jest troszeczkę smutna, prawda, o tym Sarajewie, taka pieśń też o tych, którzy w tym mieście chcą połączyć swój los. Wśród chmur jeszcze tańczy ogień i trzeba.
Czysta Maryszku, spieniona porwie toń, spłynie z gór do morza, jak po rzece kry. Chmury na błękicie, a na ziemi my. Jeszcze tańczy ogień i trzaska drzewo, a już wzrok zachodzi mgłą. Tam za górą, tam jest Sarajewo, tam wyznamy Bogu miłość swą. Z białego kamienia zbudujemy dom, będzie szumiał nad nim rozłożysty dąb. Niechaj wszyscy wiedzą, żeś mi słowo dał. Dom nasz będzie pewny, na wieki będzie stał. Jeszcze tańczy ogień i trzaska drzewo, ale pora już iść spać. Tam za górą, tam jest Sarajewo, tam ukochany ślub będziemy brać. Jeszcze tańczy ogień i trzaska drzewo, a już wzrok zachodzi mgłą. Tam za górą, tam jest Sarajewo, tam wyznamy Bogu miłość swą. Jeszcze spróbujmy podkręcić odsłuch tej gitary, żeby było więcej troszeczkę. Troszeczkę, minimalnie. Dobrze. To co teraz? O tym, co w życiu nierozłączne z nami. I wiersz Władysława Broniewskiego, znów fragmenty wiersza. O cieniach będzie. O cieniach. O cieniach. To zawsze z nami. Do końca świata. Nocni przechodnie bledną jak cienie, przemija rzeka,
nocni przechodnie, cisi, zamyśleni, czarni, chwieją wysmukłe cienie w refleksach latarni. Znikły przemija rzeka, powiewy milczenie, nocni przechodnie bledną jak cienie. Przemija rzeka, powiewy milczenie, nocni przechodnie bledną jak cienie. Myślałem, że się wywinę. Nie dała się nabrać. Co prawda my jesteśmy bardzo zgodnym ojcem i córką, ale czasami na próbach to iskry takie idą, że jak ja się mylę, to mówię, że ona się pomyliła. Bo w muzyce to wiadomo, że tak jest, że nie do końca zawsze wiadomo, kto zagrał nieczysty dźwięk, prawda? I później mnie się obrywa. Teraz chciałem się wywinąć od swojej piosenki, mi się nie udało. No, ale ona jest śliczna. No dobrze. To już mam reklamę zrobioną, dziękuję, córeczko. Także Edward Stachura, proszę Państwa, pojawia się teraz u nas. Tak jakoś tak ułożył nam się sam ten plan koncertu, bo skoro biblioteka to organizuje, no to muszą być ci poeci, którzy na półce stoją, prawda? Edward Stachura w swoim czasie był takim poetą. To jest fenomen w ogóle, fenomen, zjawisko do dnia dzisiejszego, który łączy pokolenia, ale co przede wszystkim ważne, łączy gatunki muzyczne. Bo tam, gdzie odbywa się festiwal Stachury, zresztą w miejscu, jeśli Państwo czytali powieść Siekierezada, tam dokładnie w tym miejscu, gdzie on brał inspirację do tej swojej powieści, tam się odbywa w tym w lesie, gdzie rąbał to drzewo, tam, prawda, w tej całej powieści odbywa się taki wielki zlot fanów, nazwijmy to współcześnie, że to są rzeczywiście wielbiciele, dla których Edward Stachura był rzeczywiście idolem. I to są, tam są wszystkie gatunki, tam są punki, czyli ci wszyscy z tymi czubami przyjeżdżają, poprzez tych w kurtkach skórzanych, nabitych ćwiekami, prawda, na motocyklach, po tych smucących się w długich swetrach, prawda, wielbicieli poezji śpiewanej. Oni są tam wszyscy razem na tej wielkiej, ogromnej polanie, gdzie to się odbywa. Tylko przez to, że przez 2 czy 3 tygodnie właśnie Edward Stachura zbierał tam materiały do swojej powieści. I to taki wiersz, piosenka Zapowietrzonego, który ma w sobie pewien optymizm. Tak myślę przynajmniej, że w tym, znaczy ja wiem, że jest, bo ja mam ciary, jak to śpiewam za każdym razem. Że to jest optymistyczne, choć no wiadomo, że nasze życie do końca takie optymistyczne nie jest. Piosenka Zapowietrzonego. Dwie nogi mam.
Spływają mgły, niech pani śpi. Szczekają psy, fruwają mgły, niech pani śpi. Zowią mnie, nie wiecie, nie. Jak zowią, więc zakuty łeb. Co robię tu, w tym cudzym śnie? Co robię więc? Znalazłem się. Gdzie pójdę stąd? Nie wiecie, nie. Gdzie pójdę więc? A czy ja wiem? Powietrze jest. Dojdziemy tam, dojdziemy tam. Co będzie teraz? Jeszcze w liceum. Jeszcze w liceum, właśnie. Ja do tej piosenki też napisałem muzykę jeszcze w liceum. To moja trochę starsza chyba, jakieś 40 lat, ale nie szkodzi. Bo to jest bardzo piękna piosenka. Teraz ja robię reklamę. Także nad cichą. To tak się wiersz, taki tytuł wiersza jest, tak? Tytuł wiersza oryginalny jest O radości. Ale o tej radości, którą możemy znaleźć w czasie obcowania z przyrodą przede wszystkim.
jeszcze tak całkiem razem z nami. Ale widzę, nikt nie wychodzi, czyli ten smutek też jest potrzebny w życiu czasami. A bywa, że jest piękniejszy niż radość, prawda? Bo gdzieś tam w naszym serduchu coś się budzi. Będzie październik. Jest jeszcze październik. To będzie październik, bardzo piękny wiersz. W ostatniej chwili zdążyliśmy. Adama Ziemianina, bohatera, naszego przyjaciela, zresztą bohatera pracy magisterskiej Martyny. Kiedyś ktoś się chwalił, że o, ja już Adama Ziemianina znam od 4 lat. A Martyna pobiegła do tego albumu ze zdjęciami. Albumu ze zdjęciami i pokazała zdjęcie, na którym siedzi z Adamem Ziemianinem w wieku 6 czy tam 5 lat, prawda? Mówi, a ja go znam już 25, prawda? I kto jest lepszy? I wygrała tutaj w przedbiegach ze wszystkimi właśnie tymi jej pokoleniowymi wykonawcami piosenki poetyckiej. Zdecydowanie ich przebiła wtedy, prawda? Także nasz wspólny przyjaciel, jego piosenki śpiewamy, chociaż nie tylko my, bo jest kilku innych też wykonawców tych piosenek. Robimy do tego muzykę, a październik to jak znalazł w tej chwili. Jesień po lesie chodzi się spowiadać, na ucho bukom szepcze coś po cichu i łza się kręci.
jest takie trochę niesprawiedliwe. Ja patrzę na listę i teraz znowu ja muszę. Gdy ja kiedyś, gdy byłem w liceum jeszcze, zaczynałem śpiewać, no to poszedłem do sklepu z płytami i tam były tylko płyty Bułata Okudżawy. I to samo przez się narzuciło się, że no, że będę śpiewał te wiersze kiedyś. Myślałem, że to taki początek, bo to była gitara, był głos. Zaśpiewałem jedną piosenkę, drugą. Później znalazłem oryginalne teksty, bo to nie było internetu, prawda? Tak jak teraz, że można było wszystko znaleźć. To znalazłem i zaśpiewałem w oryginale po rosyjsku słynną pieśń Bułata Okudżawy, François Villon, albo inaczej ją znamy pod nazwą Dopóki ziemia kręci się, prawda? Пока земля еще вертится. Zaśpiewałem po rosyjsku w oryginale i powiem Państwu, że to była jedyna piątka, jaką dostałem z rosyjskiego za całe 4 lata w liceum. I powiem Państwu jeszcze, że przed kilkoma tygodniami miałem koncert, ale mam nadzieję, że to się nie powtórzy tutaj, gdzie poproszono mnie o wykonanie tej piosenki w języku rosyjskim po 40 latach i wyobraźcie sobie, że wykonałem, że dałem radę. Zapamiętałem tę pieśń dokładnie w języku rosyjskim, ale dzisiaj nie ma jej w planie, nie ma, nie ćwiczyłem, nie umiem. Ale język rosyjski jest lepszy do śpiewania, prawda, bo jest bardziej melodyjny, ma ruchomy akcent i tak dalej i przepięknie jednak wiersz w oryginale, to jest wiersz w oryginale. No ale nie mogło to zabraknąć Bułata Okudżawy. Ja po 40 latach sięgnąłem znowu do tych piosenek i taka zupełnie świeża produkcja, jeszcze mylę słowa do tego, świeża produkcja, pieśń gruzińska, znana, popularna, również wykonywana przez wielu artystów, ale dla mnie nagle po tych 40 latach stała się taką ważną pieśnią, a zatem będzie teraz pieśń gruzińska, tego oryginału już nie pamiętam, proszę Państwa. Thank you.
Że stara miłość do Bułata nie rdzewieje i piosenki mają już po kilkadziesiąt lat, ale to jest jedna wielka zaleta poezji, że jest aktualna w każdej chwili i na każdym rozdrożu naszego życia. Także w przeciwieństwie do tych współczesnych piosenek, które są, przemijają, znikają, a grechu te sprzed 50 lat śpiewamy wszyscy, nucimy te wiersze i są wciąż w nas gdzieś głęboko, głęboko zakorzenione. To co teraz będzie? Może ja będę miał w końcu wolne, czy nie? O, teraz ja mam wolne. Ale to tu muszę znowu opowiedzieć, to tak będziemy siedzieć, proszę Państwa, do 22, jak ja będę tego opowiadał i opowiadał. Ale widzę, że Państwo no, chcecie z nami jeszcze powiedzieć, to ja poopowiadam trochę. No bo my w pewnym sensie wywodzimy się z Bytomia, chociaż mieszkamy w Katowicach, ale jestem dalej z Bytomiem związany. A z Bytomiem też związana była no, piosenkarka, kto wie jaka piosenkarka znana była bardzo mocno. Karin Stanek, oczywiście. No i tak się złożyło, że 5 lat temu na pięciolecie śmierci Karin Stanek otrzymaliśmy takie zlecenie, żeby przygotować jakiś recital z ich piosenek. No coś nam tam wtedy wyszło, tak tam parę osób na to przyszło. Prawda? Tak. Ale jak już było dziesięciolecie, no to żeśmy tak się bardziej przyłożyli do tego troszeczkę. I nagle się okazało, że tam też można znaleźć fajne rzeczy. I będziemy gdzieś tą Karin Stanek też ze sobą w sercach nieść, no bo ja pracuję w miejscu, które znajduje się na jedynym na świecie placu Karin Stanek. Mało tego, jeszcze numer jeden, a tam jest tylko jeden budynek na tym placu Karin Stanek, tak? Czyli jest totalnie niepowtarzalne miejsce, prawda? Jedyne na świecie i jakby tego było mało, to jeszcze tam jest tylko jeden budynek, to jest zdradzę Bytomskie Centrum Kultury. Ja tam pracuję od kilkunastu lat. No i dla tej Karin Stanek zrobiliśmy taki koncert. To było w takiej wielkiej pandemii. Wtedy on był transmitowany online. I został nam w pamięci. A jeszcze opowiem króciutko, że jest taki pan na Śląsku. On mieszka w Chorzowie, ale jest skarbcem wszystkiego, co Karin Stanek dotyczy. I ma nawet jej gitarę. Tysiące zdjęć i tak dalej, pamiątki wszelkie możliwe, wszystkie płyty, wszystkie nagrania. Prowadzi taki profil na Facebooku. Stefan Papierowski się nazywa, to przedstawię go tutaj. A dlaczego go aż tak bardzo przedstawiam? Bo gdy Martyna zaśpiewała tę piosenkę, którą za chwilę wykona, no to był spłakany po szyję, bo ta piosenka była między innymi puszczana, no bo trudno, żeby wykonywana na pogrzebie Karin Stanek w Niemczech, jak już cała ta historia dobiegła końca i dlatego chyba tak nas bardzo wzruszyła, że została nam w pamięci i pewnie będziemy ją śpiewać od czasu do czasu na naszych koncertach. A zatem tyle razy były już Karin Stanek, piosenka bytomska, nazwijmy to tak. Fa-da-da. Tyle razy były już
To jest taka chyba piosenka taka bardzo rozpoznawalna. Wiersz Adama Ziemianina znowu będzie. O słynnej miejscowości Leluchów. Czy ktoś z Państwa wie, gdzie znajduje się Leluchów? Cisza zapadła. Daleko. Koło Częstochowy? Nie. Koło Muszyny, podpowiem, koło Muszyny. Tam jest taka większa miejscowość Muszyna. To jest przygraniczna, taka bardzo malutka miejscowość. Tam po prostu jest 5 domów na krzyż. I z Muszyny pochodzi właśnie Adam Ziemianin. No właśnie. Jan tam gdzieś sobie wędrował w te okolice. Tam było kiedyś takie duże, dość poważne przejście graniczne. Teraz jest pewnie opustoszałe, chociaż nie wiem jak teraz. Teraz pewnie znowu tam stoją i pilnują. Czy Polacy jadący do Czech mają maski. I właśnie tam napisał ten swój jeden z swoich wierszy o Leluchowie, tej maleńkiej wsi. A wiecie Państwo, jak to jest, to tak z Ziemianinem, ze Stachurą, jak jakaś piosenka zdobywa sławę, prawda? To ludzie jadą za tą piosenką, autentycznie. Na przykład ja osobiście za piosenkami Stachury pojechałem aż do Annopola. To jest nad Wisłą taka miejscowość, chociaż nie tyle za piosenkami Stachury, ile za jednym zdaniem, jakie napisał w swoich dziennikach, że piękny jest widok na Wisłę z mostu w Annopolu, na przełom Wisły, bo tam trochę dalej jest później Kazimierz nad Wisłą, prawda? To jest taki najpiękniejszy, jak gdyby, jeśli chodzi o Wisłę, jej fragment, prawda? No i ja tam poszedłem na ten most, chociaż pewnie jak Stachura po nim wędrował, no to był jeszcze drewniany i jechał jeden samochód na godzinę, prawda? A teraz tam tir za tirem. Także ja życie ryzykowałem, żeby zdjęcie zrobić z tego mostu, żeby sobie utrwalić w pamięci, co to ten Stachura widział, prawda? Bo to akurat się nie zmieniło. No wody jest chyba tyle samo w Wiśle. I rzeczywiście, powiem Państwu, piękny jest widok z mostu w Annopolu na przełom Wisły. To podobnie jak pojawiła się piosenka w wykonaniu jednego z kultowych już zespołów z Krainy Łagodności, no to ludzkość zaczęła jeździć do Leluchowa i szukać tych słynnych czereśni, o których tam jest, prawda, w tej piosence. Nawet ktoś szukał, przejechał całą wieś, nie znalazł czereśni, zapukał do jakiegoś domu, no i dowiedział się, że w Leluchowie nie rośnie ani jedna czereśnia. I tak poeta napisał o czymś, czego nie ma, no ale czy poeci nie piszą? Piszą właśnie o tym, czego nie ma. Oni jakby widzą trochę więcej od nas, że doświadczają może trochę inaczej. Ktoś to tak kiedyś napisał, poeta widzi więcej. Prawda? Nie wiem, na czym to polega ten fenomen, ale może poprzez metaforę, czy w jakiś tam sposób. Także a Ziemianin pewnie wypił za dużo piwa i zobaczył czereśnie gdzieś tam w Leluchowie i napisał o tym wiersz. I my bardzo lubimy tę piosenkę, mimo że jest o czymś, czego nie ma, czyli o czereśniach, których nie ma po prostu. No i teraz pewnie, i tak zastanawialiśmy się teraz nawet na próbie, to gdzie ci ludzie z Muszyny kupują te czereśnie, czy je eksportują z Czech, które zaraz granica, zaraz, czy a może tam jest ze Słowacją granica? Ja już jestem trochę stary. Ze Słowacją, ja jestem stary, mam sklerozę już też trochę. No to nieważne, czy eksportują z zagranicy, czy jeżdżą do Muszyny po czereśnie, prawda? To jest jakieś paręnaście kilometrów. To co obstawiamy? Jeżdżą do Muszyny po czereśnie i popijają muszynianką. Dobra, mamy reklamę wody mineralnej jeszcze przy okazji. To było zupełnie niezamierzone. W tym programie nie ma lokowania produktu, proszę Państwa. Żadnego. Tylko poezja. Już... Tylko co? Tylko poezja. Tylko poezja. To jest jedyny produkt, który lokujemy tutaj. A pozostałe, jak się coś wymknie, no to są żarty. Czyli przejedźmy się do tego Leluchowa, w którym czereśnie cicho krwawią, a wcale ich tam nie ma. Wyjedź ze mną dziś jeszcze. Przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast. Tylko to nam pomoże. Thank you.
kiedy będziesz już ze mną. To nikomu nie powiem, że szczęśliwi byliśmy, kiedyś w Leluchowie. Zakończenie. Wrócimy jeszcze do Edwarda Stachury. To będzie też taka piosenka, która... O, pan patrzy na zegarek. Długo tu już jesteśmy na tej scenie? Krótko? Godzina 15. Mnie zawsze mówiono, że godzina to jest taki czas poezji śpiewanej, bo dłużej to już później wszyscy ziewają. Państwo w większości macie maski, to ja nie wiem, czy ziewacie to pod tymi maskami. Sprytne. Czasami to te maski się przydają tutaj w tym naszym życiu. Także na zakończenie przygotowaliśmy, znów będziemy wracać do moich licealnych lat. Będzie Edward Stachura. Ja to pamiętam, to była druga klasa liceum, który to mógł być rok 1982, 81, może nie wiem do tej chwili, bo trudno wyczuć, chyba gdzieś w tym czasie. Pojawił się z piosenkami, czyli ja miałem tam 17 lat, powiedzmy, Marek Gałązka taki był, jest dalej wykonawca gdzieś tam z Białegostoku, daleko. Z piosenkami Edwarda Stachury i on był jednym z pierwszych, on był takim prekursorem tych piosenek. Ale to opowiem Państwu anegdotę, jak to było z tym, jak jedna z dziennikarek Polskiego Radia, programu trzeciego, jako pierwsza dotarła do archiwalnych, oryginalnych nagrań Edwarda Stachury. On miał taką bodajże rumuńską gitarę, z którą, jak to opowiadał mi kiedyś Tadeusz Woźniak, ten od Zegarmistrza Światła Purpurowego, taki, wiecie Państwo, który ten od plebanii tam śpiewał taką piosenkę, mi opowiadał, że jak był młody, no to Edward Stachura do niego przychodził z plecakiem win, żeby mu ten Woźniak tą gitarę nastroił, tą rumuńską gitarę, którą on sobie tam gdzieś z jednego ze swoich wojarzy przywiózł, i Woźniak mówi, no ja mówiłem, dobra, chodź, wypijemy wino, ja ci to nastroję. Mówię, ale proszę Państwa, tej gitary się nie dało nastroić. Absolutnie nie było sposobu na nastrojenie tej gitary, ale na jak z jakichś takich właśnie pewnie też zakrapianych imprez ktoś włączył taki magnetofon szpulowy, a Stachura tam śpiewał te swoje pieśni, piosenki i to się nagrało, wyobraźcie sobie. To się nagrało i później nawet, ja nie pamiętam, to były też chyba lata 80., koniec lat 80., jak ukazała się ta płyta z oryginalnymi wykonaniami Edwarda Stachury. Czyli sam se grał na tej gitarze, której się nie dało nastroić, i sam sobie śpiewał, a śpiewać za bardzo nie potrafił, albo nazwijmy to umownie, w ogóle nie umiał śpiewać, prawda?
No i ta dziennikarka, która jako pierwsza z programu trzeciego dotarła do tych nagrań, pobiegła od razu do tego studia, szybko skręciła program taki, zmontowała Edward Stachura, oryginalne wykonania, no ale na rozpoczęcie puściła piosenkę. Zanim coś powiedziała, puściła piosenkę i w tym momencie rozdzwoniły się telefony oburzonych słuchaczy, jak można tak profanować ich ulubionego autora po prostu. Jak można tak, takie wykonania puszczać. Ale ja powiem Państwu, że po przesłuchaniu tej płyty, co było nie lada wyczynem, po przesłuchaniu tej płyty stwierdziłem, że przepraszam wszystkie zespoły, łącznie ze sobą i innych wykonawców, ale Edward Stachura najlepiej wykonywał swoje piosenki. Bo on od początku wiedział, o czym śpiewa. A ci niektórzy, którzy się porywają na wykonanie różnych poetyckich rzeczy, wierszy, piosenek i tak dalej, no tak naprawdę widzą tylko formę, a nie ma tej głębi, tego drugiego dna, którego przecież w tym poszukujemy. Także to nie jest tutaj jak gdyby do końca najważniejsze, jak, prawda, jak my to zaśpiewamy pięknie. No, jest taki zespół, który wykonuje piosenki Edwarda Stachury, wszyscy je śpiewają, uwielbiają, no myśmy to przed chwilą zrobili też. I myśmy to w środowisku ludzi związanych z piosenką poetycką, to jest styl tak zwany poetico polo. To jest poetico polo. No ja pewnie też tak można, bo ludzie to lubią. A dlaczego nie? Można się cieszyć, można tego słuchać. My też słuchamy i sprawia nam to czasem przyjemność. Zwłaszcza gdy właśnie biegnie się do czasów jeszcze liceum, kiedy człowiek dopiero nabierał tych doświadczeń, zbierał doświadczenia, czytał te wiersze, zachwycał się tym, wzruszał, przeżywał te swoje pierwsze wzloty, upadki, miłości. I Stachura był takim pomocnikiem. Te jego teksty, te jego wiersze jak gdyby wyciągały rękę do tych, którzy byli i pokrzywdzeni przez los i dawali mu sposób na przeżycie, czyli to była na przykład wędrówka, ilu ludziom to zostało, prawda, w sercu, że do dzisiaj wędrują po górach gdzieś tam. Młodym to już coraz trudniej przychodzi, ale gdzieś w nas my usiłujemy jeszcze wejść na jakiś szczyt, chociaż już nie ten wiek i nie to zdrowie, ale próbujemy, czasem udaje się do połowy dojść na przykład i trzeba iść z powrotem, ale nie szkodzi, ale próbować trzeba. Także, że ta wędrówka gdzieś tam w sercu została. No i wtedy właśnie w telewizji Marek Gałązka się pokazał z tymi piosenkami, początek lat 80. Życie to jest teatr, przepiękna piosenka z muzyką Jerzego Satanowskiego. I ona też została. Ja śpiewam tę piosenkę od 40 lat, prawda, i nie myślę nawet, co grałem, co śpiewam. Także często jest to zaskakujące wszystko, co się dzieje na scenie, gdy śpiewamy z Martyną tę piosenkę, bo ja sobie śpiewam po swojemu, prawda? A Martyna mi tam czasem pomaga, przeszkadza czasem w śpiewaniu. Także na zakończenie ten nieśmiertelny Edward Stachura i to jego życie. To jest teatr, mówisz do mnie, opowiadasz i to jest takie fajne. 40 lat cofamy się do tyłu teraz, proszę Państwa. Życie to jest teatr, mówisz do mnie, opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Życie to zabawa, życie to jest taka gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jest. Blednie przy nim wszystko, blednie przy nim sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa, to są dwa. Ty prawdziwej nie bronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Lecz nie zaraźliwy jest twój śmiech, bo ty grasz. Yeah.
Nie, no to niesamowite, proszę Państwa, jak nie ziewacie pod tymi... Którą? Jeszcze raz dwa teatry. I to jest świetna prośba w takim razie, proszę Państwa. Zostańmy jeszcze w tym klimacie z tymi teatrami, które no dają taki... No to każdemu to bliskie po prostu, każdemu to bliskie, każdemu z nas. Każdy w jakiś sposób czegokolwiek, co w tej piosence jest, doświadczył, prawda, gdzieś tam w swoim życiu. A jeśli to jest bliskie, no to wiadomo, że zawsze złapie za serce. No to spróbujemy Państwa w takim razie jeszcze raz złapać za serce. Tylko czy my to zagramy drugi raz tak samo? Nie, no jak będą jakieś niespodzianki, to będzie ciekawiej po prostu, będzie ciekawiej. No to wracamy jeszcze raz, 40 lat do tyłu. Brrr. Życie to jest teatr, mówisz do mnie, opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Życie to zabawa, życie to jest taka gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa, to są dwa. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi, lecz nie zaraźliwy jest twój śmiech, bo ty grasz. Cześć, wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmorzę łeb. Wyjdę na przestworza, przy cudowne stworze wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa, to są dwa. Państwu. Życzymy dobrej nocy. Ja również Państwu bardzo dziękuję za te niezwykłe uniesienia. Poeci widzą więcej, a nam dzięki Państwu muzyka w duszy gra. Serdecznie dziękuję za ten występ pani Martyna, pan Wiesław Ciecieręga. I zapraszam już dziś Państwa na kanały społecznościowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, jeżeli chcecie posłuchać tego jeszcze raz. Do zobaczenia. Dziękuję. Tak pięknie zorganizowali. Kłaniam się niziutko na odwrót.